Cześć wszystkim, witam w moim filmie. Dzisiaj porozmawiamy o czyszczeniu pojemnika na mleko. Jeżeli jesteście tutaj, to zapewne interesuje Was odpowiedź na pewne pytania. Na przykład, ile czasu zajmuje czyszczenie pojemnika na mleko? Czy zdążycie, kiedy śpieszycie się do pracy? Jak trudne jest mycie pojemnika na mleko? Czy wszystkie elementy poprawnie myjecie, czy w ogóle poprawnie myjecie, oraz jak pozbyć się bakterii mlekowych. Jeśli jeszcze nie kupiliście tego ekspresu, zapewne zastanawiacie się, czy będzie Wam się chciało co kilka dni myć pojemnik na mleko i czy jest to skomplikowane, czy może jest to super proste i nie ma znaczenia. Spróbuję Wam też odpowiedzieć na pytanie, jak często trzeba myć pojemnik na mleko, oraz jakie mleko psuje się najszybciej, czy można myć pojemnik w zmywarce, jak drogie są środki do mycia pojemnika na mleko, czym można je zastąpić. Jeżeli jeszcze nie subskrybowałaś mojego kanału, zapraszam Cię gorąco do subskrypcji. Na pewno będzie dużo nowych filmów, które mogą Cię zainteresować. Poruszam również inne tematy, nie tylko kawę, ale również samochody elektryczne, recenzje sprzętów i głównie jest to coś, co tak naprawdę sam używam. Możesz również udostępnić ten film znajomym. Dzięki temu dowiedzą się też ciekawych informacji o ekspresach do kawy. W pierwszej części tego filmu będę omawiał, jak wyczyścić pojemnik na mleko środkami zwykłymi. W drugiej części tego filmu opowiem, jak odkazić pojemnik na mleko, używając oryginalnych środków drągi oraz używając zwykłych domowych sposobów. Zaczynajmy więc. Mamy tu pojemnik na mleko. Mleko stało w nim jeden dzień, więc nie będzie aż takie brudne. Mamy tu rozłożony pojemnik na mleko. Składa się on z 7 elementów. Przede wszystkim zwracam uwagę na wyczyszczenie tego miejsca w środku. Mam tu wszystkie elementy już przygotowane. Zwykłe mycie jest bardzo proste. Rozbieramy na elementy pierwsze i myjemy zwykłym płynem i wodą. Płynem z dodatkiem octu, jeśli chcecie. Mam już przygotowany płyn, szczotkę i drugą szczotkę. No i zaczynamy czyścić. Zatrzymamy się na chwilę przy czyszczeniu tej obudowy. Mam przygotowaną pałeczkę do uszu. Możecie sobie zobaczyć, czy będzie jakiś brud, jak wyczyścimy tutaj kanaliki. Ten na przykład jest czysty, ale możecie mi uwierzyć, że po jakichś tam tygodniach czy dniach nieczyszczenia na pewno coś się tu zbierze. Natomiast druga, jeszcze ważniejsza rzecz to czyszczenie rurki na mleko. Bardzo często zbiera się tutaj tłuszcz od mleka, który jest po prostu później czarny przy czyszczeniu. Jeżeli naprawdę nie macie żadnej szczotki, polecam użyć domowego sposobu, czyli wykałaczki z nawiniętym papierem. Zaraz Wam pokażę, jak to zrobić. Jeżeli papier nie wychodzi z tej strony, możemy go wyciągnąć z tej strony. Oczywiście delikatnie, żeby niczego nie uszkodzić. Osobiście ja używam domowego sposobu z wykałaczką i papierem. Ta szczotka jest po prostu za duża, ona się tutaj nie mieści. Dlatego ja nie chcę uszkodzić rurki, nie chcę też jej wymieniać, więc temu akurat dziękuję, ale na pewno można to w internecie kupić coś bardziej dostosowanego.
Nie zapomnijcie jeszcze wyczyścić dyszy od strony ekspresu. To jest pierwszy etap. Takie czyszczenie robimy po każdej wymianie mleka. Możliwe, że jeśli macie mało czasu w tygodniu i używacie mleka na przykład sojowego albo mleka, które nie musi stać w lodówce, wtedy możecie to czyszczenie robić co kilka dni. Ja polecam codziennie, wtedy możemy się delektować bardzo fajną pianką ze świeżego mleka. Ale oczywiście wy wiecie, ile macie czasu. To był etap pierwszy, teraz przechodzimy do etapu drugiego, czyli odkażanie. Mam już dostępny środek do oczyszczenia Milk Clean DeLonghi. Jak dobrze pamiętam, cena za to mogła być coś koło 30 zł. Mam tutaj oryginalny środek do czyszczenia pojemnika na mleko Milk Clean z firmy DeLonghi. Łatwo znajdziecie to w internecie. Jeśli nie macie oryginalnego środka, możecie użyć roztworu wody i octu. To jaki jest proces? Ja mam rękawiczki ochronne i okulary ochronne. Używamy roztworu 10%, czyli jeżeli szklanka ma 250 ml, wlewamy 25 ml tego środka. Mamy tutaj podziałkę, możemy sobie łatwo sprawdzić, ile to jest. Czyli do tej wysokości wlewamy płynu, 25 ml. A resztę uzupełniamy wodą. Wlewamy 25 ml roztworu Milk Clean DeLonghi i uzupełniamy do końca wodą. Wlewamy do salaterki, do miski. Zanurzamy wszystkie elementy na 5 do 10 minut. Odstawiamy to na około 10 minut. I przechodzimy do wlania płynu, roztworu do pojemnika na mleko. Tutaj sytuacja jest troszeczkę inna, ponieważ musimy zrobić roztwór 10 ml płynu DeLonghi Milk Clean i 90 ml wody. Ten płyn później, ten roztwór później posłuży nam do czyszczenia układu w ekspresie. Jak widzicie, użyłem dwóch dawek do każdego zestawu, tylko dlatego, żeby po prostu bardzo dobrze wyczyścić, na czym mi bardzo zależy i jest to też związane z naszym komfortem, z bardzo dobrą jakością mleka, z dobrą pianką, więc naprawdę warto troszeczkę się postarać, a powiem szczerze, że ten płyn, roztwór, który mamy, starcza na dość długo. Polecam usuwać tłuszcz z mleka gdzieś raz na miesiąc. Czas minął, ten pojemnik zostawiamy na potem do czyszczenia ekspresu i całego układu. Tą miskę opróżniamy i te wszystkie elementy myjemy pod bieżącą wodą. Składamy z powrotem. Jak już mamy złożony, czyścić pojemnik na mleko w systemie ekspresu do kawy. Potem zrobimy tą dokładnie tą samą czynność przy czyszczeniu wodą. Co teraz zrobimy? Włączymy ekspres do kawy. Ekspres zacznie się sam czyścić. Jak się włączy, przełączymy mleko na clean. Dysza do mleka się wyczyści. Potem ustawimy piankę. Następnie dwa razy wciśniemy cappuccino. Ekspres będzie pobierał wodę z tego pojemnika i czyścił cały układ. Tą czynność wciskania dwa razy cappuccino możemy powtarzać tak długo, jak roztwór czyszczący się skończy. Krótka notka, zobaczcie, co zostało z czyszczenia pojemnika na mleko, z czyszczenia całego układu. Teraz myjemy pojemnik na mleko, cały, pod bieżącą wodą, wlewamy wodę i tak samo czyścimy układ. W środku pojemnika na mleko mamy obecnie czystą wodę, elementy są wypłukane, są czyste. Teraz chodzi o to, żeby wyczyścić wodą układ na mleko. Czynność płukania powtarzamy tak jak ze środkiem odkażającym. Teraz po prostu wylewamy wodę z pojemnika na mleko. Dolewamy świeżego mleka, robimy kawę
i możemy się delektować przepiękną pianką. Pojemnik wyczyszczony, wypłukany, ekspres włączony, pianka ustawiona na wysoko. Zobaczmy teraz, jaki jest efekt naszego czyszczenia. Czy to coś w ogóle dało? Słuchajcie, taka puszysta pianka, takie przepyszne cappuccino trzywarstwowe. Któż by nie chciał? Życzę smacznego. Już rozmawialiśmy sobie o zaletach i wadach ekspresu oraz pojemnika na mleko w poprzednim odcinku. Mogę Wam powiedzieć, że najszybciej psuje się mleko normalne, tradycyjne. Jeśli musi być trzymane w lodówce, no to zwykle trzeba ten pojemnik na mleko mieć co jeden dzień, dwa dni. Może trzy. Przy mleku naturalnym. Przy mleku bez laktozy albo mleko, które jest bardziej sztuczne, wystarcza mycie co 3 dni. Przy mleku sojowym można nawet spróbować do 4 dni. Mycie precyzyjne można zrobić gdzieś co kilka miesięcy. Pozostaje jeszcze pytanie, po co tak właściwie myć ten pojemnik na mleko? Pomijając fakt, że myjemy go dla pozbycia się tych nieszczęsnych bakterii i dlatego, żeby kawa nie była kwaśna chociażby, no to jeszcze przede wszystkim, jeżeli kupujemy taki ekspres do kawy, to chcemy mieć najwyższą jakość kawy. Dlatego oferując kawę sobie, swojej rodzinie, swoim znajomym, swoim przyjacielom, zależy nam na tym, żeby ta kawa była jak najlepszej jakości, jak najwyższej jakości. I o to właśnie chodzi, żeby się delektować tą kawą. Dziękuję za oglądanie mojego filmu. Zapraszam do kolejnych i przede wszystkim życzę smacznej kawy z dobrą pianką.